Bądź mno, Anon level piętnasty. Przegryw ostateczny, piwnica jest twoim życiem. W szkole nie masz kolegów, nikt cię nie lubi. Słowem, najgorzej. Po kolejnym dniu w szkole stwierdzasz, że trzeba pomścić swoją dumę, którą zabrali ci już w pierwszej klasie podstawówki. Szkolny przypowiedź nasrał ci wtedy do plecaka. Musisz też wymyślić taki żart, a nawet lepszy. Obmyślasz plan, plan gotowy. W poniedziałek rano wbijasz z buta do klasy. Proszę pani, w szatnie jest trup! Ja to bleś powieki wodą, żeby było realistyczniej. Nauczycielka każe wszystkim zostać w klasie, a sama idzie do szatni. Gdy słuchać cichnące za rogiem kroki nauczycielki, wszyscy się zrywają i biegną naokoło do szatni. Pierwszy etap wykonano. Dzięki swoim skillom matematycznym obliczasz, że masz jakieś 10 minut, aż Bożenka wróci. W kieszeni czujesz żarówkę wykręconą z szatni. Wszystko idzie zgodnie z planem. Bożenka nie zauważy w ciemności, że zwłoki to w rzeczywistości dwie poduszki i trochę Twojej krwi, którą oddajesz w swoim piwniczym laboratorium. Pewnie myślicie, że któryś z uczniów, którzy tam pobiegli, mają lepszy wzrok? Niestety, ktoś naszczał na podłogę na korytarzu, a sprzątaczka nie da im przejść po świeżo umytej podłodze. Naokoło nie pójdą, żeby nie spotkać Bożenki. Wyciągasz z drugiej kieszeni balon, wypełniony sosem pomidorowym, podliszki. Przymocowujesz go tak, by przy najbliższym ruchu krzesła, w sos się rozlał. Do plecaka obok wkładasz nóż, który wysmarowałeś w swojej krwi. Etap drugi ukończony. Stoisz przy framudze drzwi i czekasz na wejście uczniów. Gdy wchodzą, wmieszczujesz się w tłum i siadasz w swojej ławce. Właśnie utopiłeś obsrywacza plecaków. Gdy siada do ławki, spod jego plecaka sączy się sos. Wchodzi nauczycielka. Wszystko obliczone co do nanosekundy. Zauważa to i każe pokazać plecak w lecaku zakrwawiony nóż, beka turbo, ale powstrzymujesz się od śmiechu. Nauczycielka dzwoni, popały, pały sprawdzają teren, choć nie znaleziono zwłok zakrwawionej poduszki, wydały im się podejrzane, zwłaszcza że był na nich ten sam materiał DNA. Obsrywać poszedł siedzieć, jego stary, słysząc to, powiesił się doskonale, te trzy lata później ożeniłeś się z jego matką, wreszcie nadchodzi faza czwarta planu. Obsrywać wraca z poprawczaka, we wrześniu ma iść do szkoły. Powiedz żonie, że młody ma za małe buty i mu pękają na bokach, choć nie same oczywiście. Obserwacz wraca do domu. Matka wyciąga go do obówniczego. Widzisz jego plecak przy drzwiach wejściowych. Otwierasz go. Zdejmujesz spodnie i zaczynasz ostatni piąty top zemsty na obserwaczu plecaku. Strasz tyle, ile udało ci utrzymać przez te ostatnie dwa dni. Matka wbija z bachorem do domu. Każe mu odrabiać lekcje. Beka mocna, ale powstrzymujesz się od śmiechu. Młody idzie do pokoju. Ty w tym czasie lecisz z jego matką na ruchańsko. Dzieje się. Nagle słyszysz krzyki obsrywacza. Przestajecie, gówniak wbija do sypialni z łapami ujebanymi w gównie i widzi, jak dosiadam jego starą. Nigdy nie zapomnisz wyrazu jego twarzy. Gdy patrzę na twój goły niepotarty odbyt udawający Twoją winę. Cieka cię kosztowny rozwód, ale poznaj smak zemsty warty wszystkich pieniędzy. Zatwijesz gówniakowi codzienne wizyty u psychologa i traumę na całe życie. Dodatkowo punkty za to, że sprzedaje się go matce hiv, profit.